banalna automatyzacja, dzięki której wykonasz tylko jeden telefon zamiast kilku, ale bardzo skuteczny, czyli o śledzeniu klienta słów kilka. Zapraszam na odcinek. Kanał Robota Robota, czyli jak automatyzować, żeby się skalować. W naszej agencji wysyłamy dosyć dużo dokumentów do naszych klientów. Między innymi wysyłamy coś takiego jak wskazówki optymalizacyjne. To jest taki dosyć długi, skomplikowany dokument, a jako że jest skomplikowany, no to po jego wysyłce wykonujemy zawsze telefon do naszego klienta. No i nasz problem polegał na tym, że jak dzwoniliśmy do klienta w pierwszy dzień po wysłaniu tego dokumentu, to przeważnie mówił nam, że po prostu nie miał jeszcze czasu, żeby się zapoznać z tym dokumentem, więc prosił o telefon na następny dzień. Wykonywaliśmy na następny dzień ten telefon, sytuacja się powtarzała i tak trzeci, czwarty dzień i tak dalej, aż w końcu klient zdenerwowany pytał nas, czym jesteśmy w końcu, z SEO czy z fotowoltaiki. Może ty się jeszcze kurwa zajmiesz hodowlą jedwabników? Wkurzaliśmy w ten sposób nie tylko naszego klienta, ale też siebie, no bo wykonywaliśmy dużo zbędnych telefonów, na które musieliśmy poświęcić sporo czasu. A rozwiązanie tego problemu było dosyć proste, jak się później okazało. No bo zaczęliśmy wysyłać nasze dokumenty w formie HTML za pomocą adresu URL i jak klient kliknął w ten adres URL, to wysyłaliśmy do siebie maila, w którym informowaliśmy siebie, że klient właśnie otworzył nasze wskazówki optymalizacyjne, zaczął je przeglądać, no i to jest odpowiedni moment najprawdopodobniej, żeby wykonać właśnie telefon do klienta, czy też zrobić to w najbliższym czasie. W efekcie tego mini śledzenia, bo tak chyba można to nazwać, wykonujemy jeden, ale skuteczny telefon do naszego klienta. I tak szczerze mówiąc, to nie znam chyba nikogo, kto lubi być śledzony przez 24 godziny na dobę. No dobra, oprócz wszystkich naszych klientów. Jak działa taka automatyzacja? Po pierwsze, musimy mieć dokument stworzony w HTML. Po drugie, musimy mieć prostą funkcjonalność, która zostanie wykonana w tle, tuż po otworzeniu przez klienta naszej strony, czyli kliknięciu w ten URL, który wysyłamy mu na przykład w mailu. I jest to dosyć prosty kod, który ma na celu tak naprawdę wysłanie nam maila. Oczywiście można go bardziej skomplikować, wysyłając jakieś powiadomienia albo integrując to z naszymi systemami typu CRM i tak dalej, ale czasami po prostu wystarczy sobie wysłać maila. Tą prostą automatyzację można rozwijać na wiele sposobów. Ja zachęcam, żeby dodać choć kilka drobnych wyjątków. Jakie to wyjątki? No na przykład interesuje nas tylko pierwsze otworzenie. Drugie i kolejne raczej nas nie interesują. W związku z tym głupio by było zaśmiecać sobie skrzynkę pocztową dodatkowymi zbędnymi mailami. Jeżeli wprowadzimy taką funkcjonalność, to wypadałoby zrobić kolejny wyjątek, bo ktoś z zespołu równie dobrze może być tą pierwszą osobą, która otworzy ten dokument, więc musimy się przed tym lekko zabezpieczyć. Wystarczy wprowadzić dodatkową funkcjonalność, czyli jeżeli ktoś z naszego zespołu jest zalogowany do panelu administracyjnego albo do naszego CRM-a i kliknie w dany URL, to wizyta nie zostanie zliczona, a mail też się do nas nie wyśle. No i trzecia sprawa, czasami chcemy wysłać po prostu ten dokument do naszego przełożonego czy innego kolegi z zespołu z prośbą na przykład o ocenę. Wtedy też nie chcemy informować siebie mailowo o tym otworzeniu. Dlatego warto by było dodać taki wyjątek, że jeżeli mamy w adresie URL dodatkowy parametr typu podgląd równa się 1, to mail też nie zostanie wysłany, a wizyta nie zostanie zaliczona. Co nam daje taka automatyzacja? Na pewno nie trzeba pamiętać o dodawaniu przypomnień do kalendarza, jakichś dodatkowych tasków i tego typu rzeczy, więc nie zaprzątamy sobie po prostu tym głowy. A jeżeli jesteśmy na urlopie, to nasz kolega czy koleżanka zespołu może wykonać za nas ten telefon, wtedy klient czuje się nadal zaopiekowany pomimo naszej nieobecności, bo możemy określić, na jakiego maila mają przychodzić te powiadomienia. Może być to też jakiś mail zbiorczy, firmowy czy też danego działu. Na pewno też dzięki temu nie wkurzamy klienta zbędnymi telefonami, ani też siebie. No i w związku z tym nie tracimy cennego dla nas
czasu. No dobra, Marcin, ale co jak klient w ogóle nie otworzy tego dokumentu? Otworzy, a jak nie otworzy, to możemy to też załatwić drobną automatyzacją. Na przykład wysłać sobie lub klientowi przypomnienie w określonym czasie, na przykład może być to 2 tygodnie po wysłaniu tej wiadomości, czy też po stworzeniu tego dokumentu, wysyłamy przypomnienie i informujemy siebie, czy też klienta o tym, że już upłynął dany okres czasu i warto byłoby się przypomnieć i odświeżyć temat. Możemy wtedy wykonać jakiś telefon do klienta i zapytać się, dlaczego, co się stało, że jeszcze nie otworzył naszego dokumentu i w ten sposób uzyskać dodatkowe informacje. Gdzie jeszcze możemy wykorzystać taką automatyzację, takie proste, sprytne śledzenie klienta? Na pewno w dokumentach szeroko pojętych, które właśnie sobie dzisiaj omawiamy, ale też na przykład w raportach. Jeżeli wysyłamy jakiś raport, to warto by było wytłumaczyć klientowi zawartość tego raportu, w szczególności wtedy, kiedy otwiera go pierwszy raz i widzi go pierwszy raz na oczy, bo często te dane, które tam zawieramy, nie są tak do końca zrozumiałe dla naszych klientów. Dla nas owszem, ale niekoniecznie dla nich. Wtedy możemy po prostu bardzo szybko zareagować, wytłumaczyć, dopowiedzieć coś i odpowiedzieć na ewentualne pytania. No i oczywiście w sprzedaży, czyli w ofertowaniu. Jeżeli wysyłamy jakieś oferty do naszych potencjalnych klientów, to możemy zaimplementować taką prostą automatyzację, czyli takie proste śledzenie i być informowani wtedy, kiedy klient otworzy po raz pierwszy naszą ofertę. W związku z tym za jakiś czas możemy wykonać do niego bardzo skuteczny telefon i wytłumaczyć mu zawartość na przykład tej oferty, czy też zapytać, czy nie ma najzwyczajniej w świecie dodatkowych pytań w związku z naszą ofertą. Ta automatyzacja może stanowić też swego rodzaju momentami wykrywacz kłamstw. Jak to działa? Dzień dobry, panie Andrzeju, chciałem się zapytać, czy miał pan chwilę, żeby zapoznać się z naszymi wskazówkami Aha. Jeszcze pan nie otworzył. Jak widać, nie zawsze osoba po drugiej stronie jest z nami do końca szczera. A teraz mała niespodzianka. Czy da się tę automatyzację zrobić samodzielnie, wykorzystując narzędzia typu no-code czy też low-code, na przykład Make? Pewnie, że tak, ale o tym opowie nam nasz gość specjalny i mój serdeczny kolega Daniel. Danielu, oddajemy Ci głos. Cześć, pokażę Wam, jak automatyzację zaprezentowaną przez Marcina można wykonać za pomocą no-code'u. W tym celu przygotowałem bazę danych w Airtable, gdzie mam już 2 rekordy. Jeden jest z informacją, że oferta została otworzona, z datą otwarcia oferty oraz że pracownik został poinformowany o otwarciu oferty. Automatyzację stworzyłem w Make'u, gdzie pierwszy moduł odpowiada za nasłuchiwanie, czy oferta została już otworzona. Później jest sprawdzanie, czy dana oferta istnieje w bazie danych. Kolejny moduł odpowiada za wysyłkę maila do pracownika w przypadku otwarcia oferty. Oraz ostatni moduł oznacza nam rekord w bazie danych statusem otworzona, z datą oraz że mail został wysłany do pracownika. Tutaj jeszcze jest założony filtr, który blokuje nam kilkukrotne wysłanie maila do pracownika, czyli mamy wysyłkę tylko w przypadku pierwszego otwarcia oferty. Pokażę Wam, jak to działa. Uruchomię scenariusz, otworzę teraz ofertę i jak widzicie, scenariusz uruchomił się poprawnie, wszystkie moduły świecą się na zielono i zobaczmy, jak to wygląda w naszej bazie danych. I jak widzicie, status oferty jest otworzona, data otwarcia oraz pracownik został poinformowany. Zobaczmy, jak wygląda mail. I jak widzicie, wszystko się zgadza. Mamy informację, że klient otworzył ofertę, numer oferty, kiedy oferta została otworzona i jest link do oferty. Sprawdźmy teraz, co się stanie w przypadku ponownego otwarcia oferty. Więc uruchamiam scenariusz, otwieram ofertę jeszcze raz i jak widzicie, pracownik nie został poinformowany kolejny raz w przypadku otwarcia tej samej oferty. Więc wszystko działa. Z mojej strony to tyle. Cześć! Wielkie dzięki. Daniel będzie się u nas na kanale pojawiał dosyć często, będzie nam przedstawiał stworzone automatyzacje i pokazywał, w jaki sposób możemy to zrobić samodzielnie z wykorzystaniem narzędzi typu no-code lub low-code. Podsumowując, śledzenie klienta nie jest wcale takie złe, o ile dobrze je wykorzystujemy.
Ta automatyzacja, którą dzisiaj omawialiśmy sobie, jest bardzo prosta, wręcz banalna do wdrożenia. Wystarczy dodać tylko kilka wyjątków. No i też posiada bardzo dużo zastosowań. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, kliknięcia magicznego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siema.